3,5 km na razie i biegnę dalej. 7 km. Dzień dobry. No to 10 km. Ja powiem wam pewną historię. Był sobie rybak i ten rybak wciągał pewnego dnia łódkę w górę rzeki. Był to ciepły dzień, było mu gorąco, ciężko, wciągał tą łódkę z tymi rybami i śpieszył się, żeby zdążyć na targ, a później żeby sprzedać te ryby i zdążyć do domu, pobyć trochę z rodziną. No i jak tak wciąga mozolnie tą łódkę, to patrzy, a z drugiej strony płynie inna łódka. Tutaj tak centralnie, generalnie płynie na jego łódkę. Więc zatrzymuje się, zaczyna dawać znaki tej łódce. Mówi, hej, hej, zaraz we mnie wjedziesz. No ta łódka nic dalej na niego płynie. No to zaczął się wreszcie wydzierać. Zobacz z kursu, zaraz we mnie wjedziesz. Uciekaj. Zmień to. Sio. A ta łódka dalej na niego. No i bam. W końcu walnęła w jego łódkę. Taki wkurzony wskakuje na tą drugą łódź. Jak ty płyniesz w ogóle? Spoczyłeś z kursu. Patrzę. No a w tej łódce nie ma nikogo. To zaczyna być ostatnio jednym z moich ulubionych zdań. Radzenie różnym ludziom wokół mnie: słuchaj, nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu. A na większość tego, co się u nas w życiu dzieje, tak naprawdę nie mamy wpływu, tak? Na to, czy tramwaj się spóźni, czy nie, no nie mamy na to wpływu. Na to, czy nasz szef będzie w dobrym, czy w złym humorze, też nie mamy, bo nie zawsze będzie miał ten zły humor z naszego powodu. Tak jak z tym rybakiem, tak? No, czasami będziemy krzyczeć do wszystkich wokoło: słuchajcie, róbcie inaczej, róbcie tak jak powinniście zrobić, tak jak ja chcę, żebyście zrobili, tak jest lepiej. A może się okazać, że po tej drugiej stronie jest naprawdę pusta łódka. To znaczy, że człowiek, z którym mamy na przykład do czynienia, on nie ma nic osobistego do nas, tylko on po prostu tak się zachowuje do wszystkich. Osoba, która na przykład na spotkaniu przerywa nam ciągle, wchodzi nam w słowo, próbuje forsować swoje zdanie, swoją wizję świata, to nie jest ktoś, kto jest tak nastawiony do nas, kto nam chce jakąś dać lekcję. Tylko zazwyczaj to jest tak, że ta osoba po prostu tak się zachowuje. Ona się tak zachowuje w stosunku do wszystkich. Czyli to jest pusta łódka. Możemy krzyczeć do tej osoby, mówić: nie, ale nie zachowuj się tak, masz ze mną problem, i to nic nie zmieni. Ta osoba i tak się będzie tak zachowywała, dopóki w jej życiu się nie zdarzy coś takiego, zazwyczaj brutalnego, albo bardzo ważnego, co sprawi, że ona nagle się przestawi na inny tor. No w tej historii z tą łódką jest jeszcze drugie dno, a mianowicie tu chodzi o to, żeby przede wszystkim szukać rozwiązania i szukać wyjścia z problemu w sobie. Jeżeli widzisz, że na ciebie płynie inna łódka, no to ty skręć, a nie krzycz, żeby tamten skręcił. To jest taka anegdota o statku, który próbuje namówić latarnię morską do tego, żeby zmieniła kurs. No to jest podobny patent, tak? Nie namawiajmy latarni morskich do zmiany kursu. Chcemy, żeby nie doszło do kolizji, to my zmieńmy kurs. Rozwiązania szukajmy w sobie. Bo na to, co my zrobimy, mamy wpływ. Na czynności, które wykonają inne osoby, nie mamy wpływu. Po drugie, jeżeli rozwiążemy dany problem poprzez nasze jakieś działania, to będziemy mieli z tego ogromną satysfakcję. O wiele, wiele większą, niż jeżeli nawet udałoby nam się inną osobę zmusić do zmiany. Naprawdę, mówię to z własnego doświadczenia, polecam wam kiedyś spróbować.